Około 12 tysięcy widzów przybyło na Pilski Stadion Żużlowy, aby być świadkiem finałowego pojedynku play-off sezonu 1999. Ludwik Polonia Piła, WTS Atlas Wrocław. W pierwszym spotkaniu we Wrocławiu drużyna WTS-u wygrała 48 do 42. Znakomity występ Grega Henkoka, 15 punktów, po 9 zdobyli Śledź oraz Krzyżaniak, a w zespole pilskim najlepszymi zawodnikami byli Jacek Golob, 12 punktów, Jensen 11, Dobrucki 9, wszyscy w 6 startach. Oto składy zespołów w tym finałowym meczu, najważniejszym meczu sezonu. Drużyna naszych gości WTS Atlas przybyła do Piły niestety bez swojego lidera Grega Henkoka, który doznał kontuzji złamania nadgarstka podczas jednego z wyścigów corocznego turnieju o tarczę Wesa Cravena. W tym wyścigu połamali się jeszcze Shane Parker i Chris Lewis, a więc końcówka sezonu bardzo pechowa dla tych właśnie zawodników. Orkiestra z Grodziska bardzo gorąco przywitana przez kibiców z Piły i Wrocławia, którzy do Grodu Staszica przyjechali w liczbie kilkuset najwierniejszych fanów drużyny wrocławskiej. Kawalkadę również otworzyli kolarze sekcji Polonii Piła, ekologa Polonii Piła z trenerem Janem Antkowiakiem i rzecz jasna za nimi podążyli główni aktorzy tego widowiska, żużlowcy z Wrocławia i Piły. Każdy zadawał sobie pytanie, czy Pilanie odrobią 6-punktową stratę z Wrocławia. Kiedy kibice dowiedzieli się o braku w zespole, w składzie drużyny wrocławskiej Grega Henkoka, byli pewni sukcesu. Ale w sporcie nigdy do końca nie należy prorokować przed rozpoczęciem i zakończeniem zawodów sportowych. Wrocławianie w zestawieniu następującym z jedynką Adam Łabęcki, z dwójką John Cook, który udanie zadebiutował w pierwszym spotkaniu finału play-off we Wrocławiu. Trójka Dariusz Śledź, 4 Piotr Baron, z numerem 5 Jacek Krzyżaniak, z 6 Andrzej Zieja i z 7 Mariusz Węgrzyk. Drużyna pilska z numerem 9 Rafał Dobrucki, z 10 Robert Flis, z 11 Jacek Golob, z 12 Kai Laukanen, z 13 Hans Nielsen, z 14 Jarosław Hampel i numer 15 Tomasz Gapiński, rezerwowy w barwach zespołu Ludwika Polonii. Ogromne skupienie na twarzach zawodników i trenerów oraz działaczy jednego i drugiego zespołu. Przypomnę, że w rundzie zasadniczej Pilanie wygrali bardzo wysoko z ekipą wrocławską 63-27, ale wrocławianie byli zupełnie innym zespołem. W drugiej części sezonu jechali naprawdę dobrze i zapewnili sobie miejsce w pierwszej czwórce, no a potem awansowali do finału play-off, wykorzystując bardzo duże osłabienie jutrzenki Polonii Bydgoszcz. W rundzie zasadniczej Pilanie we Wrocławiu wygrali 48-41. To był również niezwykle zacięty pojedynek. Na początku wrocławianie prowadzili, a potem ulegli różnicą 7 punktów. Pilanie Rafał Dobrucki bardzo, bardzo chciał zostać drużynowym mistrzem Polski, ale któryż z tych żużlowców nie marzył o tym, aby za 2 godziny założyć na szyi złoty krążek. A marzył o tym Hans Nielsen. On jeszcze nigdy w karierze nie był drużynowym mistrzem Polski. Świetnie zakończył sezon brązowym medalem indywidualnych mistrzostw Polski i zapewne należało mu się w bogatej kolekcji złoty medal mistrzostw kraju na żużlu. Hymn narodowy odegrany podczas części oficjalnej. Trzeba dodać, że publiczność od samego początku spisywała się wspaniale, nienagannie. Trwa część oficjalna. Wszyscy czekają na moment rozpoczęcia spotkania. Niestety aura
no, nie była sprzymierzeńcem żużlowców i kibiców. Praktycznie przez większą część meczu siąpił deszcz, ale na szczęście to spotkanie doszło do skutku. Atmosfera, jak widzicie Państwo, wspaniała. Organizatorzy zadbali o, praktycznie wszystko podczas tej części oficjalnej. O każdy szczegół chcieli się zaprezentować godnie przed działaczami Polskiego Związku Motorowego, Głównej Komisji Sportu Żużlowego. Wielu notabli sportu motorowego w naszym kraju zjechało do Piły. Byli również sponsorzy, którzy pomagali drużynie pilskiej przez cały sezon. Zresztą zawodnicy dziękowali swoim sponsorom podczas trwania tego spotkania. No i rozpoczynamy, proszę Państwa, pierwszy wyścig dnia. Rafał Dobrucki, tor pierwszy, tor drugi. Natomiast w kasku żółtym Adam Łabęcki, tor pierwszy, Robert Flis i tor trzeci Robert Flis i tor czwarty John Cook. Łabęcki i Cook. Kask żółty i biały, tor drugi i czwarty, zawodnicy gości, Pilanie, tor pierwszy i trzeci. Pierwszy tor Rafał Dobrucki, tor trzeci Robert Flis. 6 punktów straty Ludwika Polonii Piła do drużyny wrocławskiej z pierwszego meczu. Kibice z Wrocławia wierzą, że mimo braku Grega Hancocka drużyna zaprezentuje się godnie podczas tego meczu. Pilscy kibice, tak jak mówiłem, pewni tego, że już od samego początku drużyna Ludwika Polonii zniweluje przewagę punktową z pierwszego meczu drużyny wrocławskiej. Zobaczymy, jak rozegra się ten pierwszy wyścig. Jeszcze Robert Flis odjechał od maszyny startowej. I już za chwilę początek spotkania i pierwszy bieg. Czwartego pola startowego fantastycznie wystartował 40-letni Amerykanin w barwach drużyny wrocławskiej John Cook i on nieoczekiwanie objął prowadzenie. Prowadzi Cook, a za nim dwójka zawodników Ludwika Polonii Piła. Obejrzał się Cook kilkakrotnie, jaką ma przewagę nad zawodnikami Ludwika Polonii i proszę popatrzeć, ta przewaga jest bardzo duża. Amerykanin widać świetnie przygotowany sprzętowo i w tych trudnych warunkach na torze czuje się wyśmienicie. Drugi z zawodników Atlasu Wrocław, Adam Łabęcki na czwartej pozycji, a więc zanosi się na remis, chociaż w tym biegu, chociaż Rafał Dobrucki chyba jeszcze będzie próbował atakować pierwsze miejsce Amerykanina. Ostatnie okrążenie rozpoczęli zawodnicy. Dodam, że sędzią tych zawodów był pan Wojciech Grodzki z Opola. Już ostatnie metry przed metą, chyba jednak John Cook, tak, John Cook będzie pierwszy i on zdobywa 3 punkty dla WTS-u Atlasu Wrocław. 3 punkty Cook, 2 punkty Dobrucki, 1 punkt Flis, bez punktu Łabęcki, 3-3 po pierwszym wyścigu, a czas Amerykanina 66 sekund i 59 setnych, przed nami wyścig drugi i w nim zmierzą się Jacek Golob, tor pierwszy, Dariusz Śledź, tor drugi, Kai Laukkanen, tor trzeci i Piotr Baron, tor czwarty. Teoretycznie faworytem tego wyścigu jest Jacek Golob, Kai Laukkanen. Zobaczymy, jak na tym trudnym, nasiąkniętym wodą torze spisywać się będzie Finn, jeżdżący od pewnego czasu w barwach drużyny pilskiej. Chyba dobrze Jacek Golob, Kai Laukkanen troszeczkę został na starcie, ale teraz świetna jazda Jacka Goloba i fantastycznie również Kai Laukkanena, więc dwójka zawodników pilskich na dwóch pierwszych pozycjach, a za nimi wrocławianie. Świetnie rozegrali start Jacek Golob i Kai Laukkanen w żółtym kasku na trzeciej pozycji, Dariusz Śledź, a na miejscu czwartym Piotr Baron, który wyraźnie zaspał start i
jedzie zdecydowanie na czwartej pozycji, daleko z tyłu, a tymczasem daleko z przodu Kai Laukkanen i jakby ubezpieczany od tyłu przez Jacka Goloba. Jacek Golob odpiera ataki Dariusza Śledzia, musi do końca uważać, do końca jechać skoncentrowany, ale teraz Dariusz Śledź notuje defekt motocykla na trzeciej pozycji. Chyba już wszystko jasne, cieszą się pilscy kibice. Popatrzcie Państwo, wypełniony praktycznie po brzegi stadion pilski. I na pierwszej pozycji Kai Laukkanen, na miejscu drugim Jacek Golob, na trzeciej pozycji Piotr Baron. 5-1, pierwsze podwójne zwycięstwo w tym meczu dla żużlowców Ludwika Polonii. Pilanie prowadzą 8-4, a czas Kai Laukkanena 66 sekund i 84 setne. Za kilka chwil trzeci wyścig dnia, a w nim superpara zespołu pilskiego. Hans Nielsen i Jarosław Hampel zmierzą się z Jackiem Krzyżaniakiem i Andrzejem Zieją. To właśnie ci zawodnicy. Krzyżaniak tor pierwszy, Nielsen tor drugi, Zieja tor trzeci, Hampel tor czwarty. Wielki Hans Nielsen i Jarosław Hampel, młodziutki zawodnik, który ten sezon ma wręcz nieprawdopodobny. Zawsze podkreśla, ile nauczył się od Hansa Nielsena. Zresztą Hans Nielsen to jakby nauczyciel wcześniej Rafała Dobruckiego, Rafała Okoniewskiego, teraz Jarosława Hampela. Wspaniały zawodnik, a do tego niezwykle skromny człowiek. Aż nieprawdopodobne, że nie zobaczymy go w przyszłym sezonie w barwach Ludwika Polonii Piła. Zresztą jeszcze przed zawodnikami, przed kibicami. Wielki turniej pożegnalny Hansa Nielsena 24 października. Hans obiecał, że zaprosi czołowych żużlowców do udziału w pożegnalnym turnieju, który odbędzie się w chwilę, ale uwaga, skupmy się, bo wystartowali i oto zupełne, zupełne zaskoczenie, bo to dwójka zawodników WTS-u Atlasu Wrocław na czele. No coś nieprawdopodobnego i oto Andrzej Zieja na pierwszej pozycji, ale teraz Jarosław Hampel zaatakował wyśmienicie Jacka Krzyżaniaka i przedarł się na drugą pozycję. Zieja, Hampel, dwóch młodzieżowców przed rutyniarzami Krzyżaniakiem i Nielsenem. Ogromne zaskoczenie. Nikt się tego nie spodziewał, ale warunki na torze są bardzo trudne i każdy rezultat jest tutaj możliwy. Teraz jeszcze Hampel próbuje atakować Zieję w jego stylu. Wyśmienity atak po wewnętrznej części toru, jednak Zieja jest piekielnie szybki. Rozpoczynają ostatnie okrążenie. Andrzej Zieja, 2-3 metry przed Hampelem. Jeszcze Hampel próbuje atakować. No niesamowicie ambitny jest to chłopak, ale chyba znajdzie pogromcę w tym wyścigu w osobie Andrzeja Ziei. Andrzej Zieja na pierwszej pozycji. 66 sekund i 80 setnych. Wygrywają wrocławianie ten wyścig 4-2 i przewaga zespołu pińskiego 10-8, a więc dwupunktowa na miejscu drugim. Hampel na trzeciej pozycji, Krzyżaniak, a czwarty tym razem Hans Nielsen. Czwarty wyścig meczu. Łabędzki tor pierwszy. Na torze drugim Jacek Golob. Na torze trzecim John Cook. I na torze czwartym Kai Laukkanen. Pilanie odrobili 2 punkty po 3 wyścigach. Zobaczymy, jak będzie w wyścigu czwartym. Powinno być dobrze, ale John Cook w pierwszym swoim starcie naprawdę zaprezentował się z jak najlepszej strony i zapewne łatwo się nie podda. Czy stać Kai Laukkanena i Jacka Goloba? Na pewno stać na zwycięstwo w tym wyścigu z Johnem Cookiem i Adamem Łabęckim. Adam Łabęcki, powtarzam, w ostatniej chwili zastąpił kontuzjowanego Grega Hancocka. Jasona Crampa nie interesował start w tym finałowym pojedynku, a Jason Cramp to drugi zawodnik z listy top 38 w drużynie wrocławskiej. I oto John Cook. John Cook po raz drugi na pierwszej pozycji przed dwójką pilan, tym razem przed Jackiem Golobem i Kai Laukkanenem. Na czwartej pozycji drugi z Wrocławia.
wrocławskich zawodników Adam Łabęcki jadą na 3-3. Sporo odległości między zawodnikami, a John Cook jeździ wspaniale technicznie i wyśmienicie radzi sobie na tym ciężkim torze. Jacek Golot na drugiej pozycji, na miejscu trzecim Laukkanen, ale teraz do Laukkanena zbliża się niebezpiecznie Adam Łabęcki, musi uważać Finn. I kolejny atak Łabęckiego, walka o trzecią pozycję, o jeden punkt, rozpoczęli ostatnie okrążenie i teraz chyba Łabęcki skutecznie zaatakuje Laukkanena, tak, przechodzi na trzecią pozycję. A więc wrocławianie, proszę Państwa, na pierwszej i trzeciej pozycji i oni wygrają ten wyścig 4-2. Remis 12-12 po czterech wyścigach, a zwycięzca czwartego biegu, ten właśnie zawodnik w białym kasku, 40-letni Amerykanin John Cook, osiąga czas 67 sekund i 36 setnych. Cook, Jacek Golob, Łabęcki, Laukkanen. Taka jest kolejność żużlowców w wyścigu czwartym. Kolejny bieg przed nami, tym razem piąty wyścig, 12-12, Hans Nielsen tor pierwszy, Mariusz Węgrzyk, który zastąpił Piotra Barona, tor drugi, Jarosław Kampel, tor trzeci, Dariusz Śledź, tor czwarty. Długo szuka Hans Nielsen najbardziej dogodnego miejsca, najbardziej dogodnej pozycji do startu. Rzecz jasna chce się zrehabilitować za ten pierwszy swój nieudany występ i zapewne przywieźć wspólnie z Jarosławem Kampelem 5 punktów, ale czy się im to uda? Mariusz Węgrzyk, strasznie nieobliczalny żużlowiec, zresztą podobnie jak Jarosław Kampel, sezon ma bardzo udany, zdobywał bardzo dużo punktów, jadąc z pozycji rezerwowego dla drużyny z Wrocławia. Już chyba wszystko gotowe do startu, skupiony Hans Nielsen, Mariusz Węgrzyk, Jarosław Kampel i Dariusz Śledź. Chyba dobrze Hans Nielsen, tak, jest na pierwszej pozycji. Jarosław Kampel tym razem próbuje po wewnętrznej części toru, jest trzeci. Teraz walczy o tą trzecią pozycję z Dariuszem Śledziem. Hans Nielsen z przodu, a Jarosław Kampel teraz jest na trzecim miejscu, ale będzie atakował zapewne pozycję Mariusza Węgrzyka. Interesujący wyścig. Dariusz Śledź po zewnętrznej części toru próbuje atakować Jarosława Kampela. Kampel więc musi bronić się przed atakami Dariusza Śledzia, ale również na pewno myśli o tym, aby prześcignąć Mariusza Węgrzyka. Być może teraz Kampel czy Węgrzyk? Chyba jednak Kampel. Świetny atak zawodnika Ludwika Polonii Piła. Patrzy, spogląda do tyłu Hans Nielsen, gdzie jest jego kolega z pary. I oto Jarosław Kampel tym śmiałym, odważnym atakiem przed Mariuszem Węgrzykiem i chyba będzie 5-1. Drugie podwójne zwycięstwo pilskich żużlowców. Hans Nielsen i ten jego gest, zadowolony Hans Nielsen ze swojej postawy w tym wyścigu, jak i również ze świetnej jazdy Jarosława Kampela. Nielsen 3 punkty, czas 67 sekund i 80 setnych. 2 punkty Kampel, 1 punkt Węgrzyk, bez punktu Śledź, a Pilanie odzyskują 4-punktowe prowadzenie 17-13. Za chwilę emocje kolejnego wyścigu i tym razem zobaczymy Rafała Dobruckiego i Roberta Flisa, którzy zmierzą się z Jackiem Krzyżaniakiem i Andrzejem Zieją. Flis wystartuje z pierwszego pola startowego, Krzyżaniak z drugiego, Dobrucki z trzeciego i Andrzej Zieja z pola czwartego. Jacek Krzyżaniak w pierwszym swoim starcie tylko 1 punkt, a Andrzej Zieja zwyciężył w pierwszym swoim wyścigu, a więc ten żużlowiec również wydaje się być bardzo nieobliczalny, ale przecież Dobrucki i Flis to bardzo dobrzy zawodnicy i oto dwójka Pilan. Dobrucki jeszcze obejrzał się przez lewe i prawe ramię, gdzie jest Flis, a Flis jest u jego boku, a więc Pilanie na dwóch pierwszych pozycjach, można było sobie taki start tylko wymarzyć. Dobrucki przed Flisem, a na trzeciej pozycji Krzyżaniak i czwarty Zieja. No, Pilanie osiągnęli już sporą przewagę nad wrocławskimi żużlowcami. Jeszcze dwa okrążenia do mety.
wyścig raczej mało ciekawy, ale jakże szczęśliwy dla zawodników Ludwika Polonii Piła. Dobrucki i Flis zdecydowanie na dwóch pierwszych pozycjach. Oby tylko się nic nie stało, myślę o jakimś defekcie, uślizgu. Ostatnie okrążenie. Muszą uważać, mają sporą przewagę, jechać spokojnie do przodu po 3 i 2 punkty. I na mecie za chwilę będzie Rafał Dobrucki i Robert Flis. W tym momencie obaj minęli linię mety na dwóch pierwszych pozycjach. I proszę, poloniści prowadzą 22 do 14, a czas Rafała Dobruckiego 68 sekund i 88 setnych. Drugi Flis, trzeci Krzyżaniak, czwarty Zieja. Siódmy wyścig, tym razem znów pojedzie John Cook, najlepiej prezentujący się na razie żużlowiec drużyny z Wrocławia, tor pierwszy Hampel, obok niego John Cook, na trzecim torze Hans Nielsen i na torze czwartym Adam Łabęcki. Pilanie mają 8 punktów przewagi, a więc w dwumeczu 2 punkty przed drużyną wrocławską. Ale zobaczymy, jak rozwinie się sytuacja w siódmym wyścigu. Faworytami są Pilanie. Zamknęli Johna Cooka, Hans Nielsen i Jarosław Hampel na dwóch pierwszych pozycjach. Po raz trzeci z rzędu wspaniały start zawodników Ludwika Polonii Piła. W piątym, szóstym wyścigu po 5 do 1. No i teraz wszystko wskazuje na to, że Nielsen i Jarosław Hampel przywiozą kolejne 5 punktów. Za dwójką pilskich żużlowców John Cook i Adam Łabęcki. Adam Łabęcki, początek spotkania fatalny, chociaż ten udany atak na trzecią pozycję Kyla Ukanena mógł się podobać, ale w tym wyścigu spisuje się słabiutko. Mimo wszystko jedzie przecież, w tym wyścigu jadą znakomicie współpracujący podczas jazdy ze sobą Hans Nielsen i jego uczeń, można tak stwierdzić, Jarosław Hampel. Wiwatuje pilska publiczność, szaleje stadion, bo zanosi się na kolejne trzecie z rzędu podwójne zwycięstwo. Już na mecie Hans Nielsen, a za nim Jarosław Hampel i Pilanie prowadzą już różnicą 12 punktów, 27 do 15, 66 sekund i 50 setnych. To czas Hansa Nielsena, na trzecim miejscu John Cook, a na miejscu czwartym Adam Łabęcki. Dziękują sobie Hans Nielsen oraz Jarosław Hampel, pozdrawiają publiczność, na publiczność rzecz jasna szaleje. Znakomite trzy kolejne wyścigi żużlowców Ludwika Polonii Piła. A za chwilę wyścig ósmy, w którym goście dokonali dwóch zmian. Za Piotra Barona pojedzie Mariusz Węgrzyk, a za Dariusza Śledzia John Cook. Tak bawiła się pilsko-wrocławska publiczność. 27 do 15 dla drużyny gospodarzy. I w tym momencie Pilanie są drużynowymi mistrzami Polski, ale to przecież przed chwilą zakończył się dopiero siódmy wyścig. Przed nami jeszcze kilka biegów, jeszcze wszystko może się zdarzyć. Trzeba jechać do końca. John Cook, tor pierwszy, obok niego Rafał Dobrucki. Na torze trzecim Mariusz Węgrzyk i na torze czwartym Robert Flis. Robert Flis jako ostatni podjechał do maszyny startowej. Już cała czwórka przygotowana do startu. I uwaga, za chwilę start. Chyba Rafał Dobrucki najlepiej. Ach, bardzo groźna sytuacja. Upada Mariusz Węgrzyk. Upadł Mariusz Węgrzyk na tor, nie podnosi się. Miejmy nadzieję, że nic temu sympatycznemu żużlowcowi nic się nie stało. Mniej groźnie wyglądające upadki mają niestety ciężkie następstwa. Służby medyczne już przy nim. Wstał Mariusz Węgrzyk i o własnych siłach zmierza do parku maszyn. Kiedy wstał, jak to zwykle bywa na stadionach żużlowych, burza oklasków dla właśnie niego. Sędzia Wojciech Grodzki dopuścił wszystkich czterech żużlowców do powtórki, a więc Cook, Dobrucki, Węgrzyk i Flis.
nadzieję, że ten upadek nie spowoduje jakichś różniejszych następstw dla Mariusza Wędrzyka. Zresztą został przebadany, lekarze dopuścili go do uczestnictwa w kolejnych wyścigach, a teraz świetny start Roberta Flisach. Ma pecha ten chłopak. Mariusz Wędrzyk znów upadł, ale od razu pozbierał się. Proszę popatrzeć, publiczność potem nagrodziła oklaskami tą postawę. Nie leżał Mariusz Wędrzyk, mimo że no niestety sytuacja jest niekorzystna dla zawodników wrocławskich, bo to John Cook jedzie na trzeciej pozycji, a przed nimi dwójka Pilan. Mariusz Wędrzyk, jak prawdziwy sportowiec, szybciutko pozbierał się z toru i sędzia nie musiał przerwać tego wyścigu. Plaga kontrolowanych upadków na czwartej pozycji to jeden z minusów tegorocznego sezonu żużlowego, ale działacze Głównej Komisji Sportu Żużlowego przymierzają się do zmian regulaminowych w rozgrywaniu biegów, które mają właśnie te przypadki mają po prostu nie istnieć już podczas najbliższego sezonu. A tymczasem w tym wyścigu czwarte podwójne zwycięstwo zawodników Ludwika Polonii Piła. To w tych czterech wyścigach wręcz knockout. Robert Flis zwycięża w czasie 67 sekund i 90 setnych. Ach, jakie gesty radości w wykonaniu Roberta Flisa. Drugi Dobrucki, trzeci Cook. 32 do 16, 16 punktów przewagi Ludwika Polonii Piła. Ciągle siąpił deszcz, warunki torowe coraz gorsze, ale Wojciech Grodzki nie przerywa tego meczu. Kolejny wyścig przed nami, tym razem Kajlał Kanel i Jacek Golob zmierzą się z Andrzejem Zieją i Jackiem Krzyżaniakiem. Płynie czas 2 minut dla całej czwórki zawodników w dziewiątym biegu. A więc Pilanie z nawiązką odrobili straty z Wrocławia. 16 punktów przewagi w tym meczu. W sumie 10 punktów przewagi w dwumeczu nad drużyną wrocławską. Laukanen tor pierwszy, Zieja tor drugi, Golob tor trzeci, Krzyżaniak tor czwarty. Chłodziły się już szampany, wszyscy przekonani, że już ten mecz rozstrzygnęła na swoją korzyść drużyna Ludwika Polonii Piła. Dziewiąty bieg, Jacek Krzyżaniak, początek meczu, powiedzmy sobie szczerze, fatalny w wykonaniu Jacka Krzyżaniaka, tylko 2 punkty w dwóch wyścigach. Jacek Krzyżaniak w tym roku brązowy medalista indywidualnych mistrzostw Polski, 8 był Śledź, 9 Baron, 15 Łabęcki. Drużynę pilską reprezentował Jacek Golob, który zajął 4. miejsce. Poza tym żużlowcy Atlasu Wrocław w mistrzostwach Polski par klubowych, Krzyżaniak, Śledź, Łabęcki, 3. miejsce i brązowy medal. Drużyna wybuchaczy Polski, również 3. lokata żużlowców z Wrocławia. Teraz start do 9. wyścigu i Jacek Krzyżaniak po 2 słabszych występach teraz jest pierwszy i jedzie przed dwójką żużlowców pilskich, przed Laukanenem i przed Jackiem Golobem, a na 4. pozycji Andrzej Zieleński. A powracając do Jacka Krzyżaniaka, zdobywca w tym roku złotego kasku, Rafał Dobrucki był 3., Jacek Golob 4., a Andrzej Zieja 8. żużlowiec finału srebrnego kasku, 7. w brązowym kasku, a więc pokazał się Andrzej Zieja w kilku turniejach z jak najlepszej strony. Zresztą finalista indywidualnych mistrzostw Europy zajął w tym finale 8. miejsce. A w finale Jarosław Hampel zajął 3. miejsce, zdobywając brązowy medal, ulegając tylko Okoniewskiemu i Karolowi Malesze. Sporo odległości między żużlowcami w 9. wyścigu. Jacek Krzyżaniak kilka metrów przewagi nad Kai Laukanenem, a 3. jedzie Jacek Golo. Na mecie Jacek Krzyżaniak, 3 punkty, 68 sekund i 10 setnych. Miejsce 2 Laukanen, 3 Golob, 4 Zieja, 3-3 w 9. wyścigu, 35 do 19. Utrzymuje się więc 16-punktowa przewaga gospodarzy tego meczu żużlowców Ludwika Polonii Piła.
Za chwilę wyścig 10. Znów zmiany w drużynie gości. Dariusz Śledź za Piotra Barona, a za Adama Ławęckiego wystartuje Jacek Krzyżania, który będzie miał bieg po biegu, a więc czterominutowa przerwa na Pilskim Stadionie właśnie dla Jacka Krzyżaniaka. Śledź tor pierwszy, Flis tor drugi, Krzyżaniak tor trzeci, Nielsen tor czwarty. Ciekawe, jak wystartują teraz Hans Nielsen i Robert Flis. Jacek Krzyżaniak, ten jego trzeci występ bardzo udany, zapewne chciałby również i w tym wyścigu zaprezentować się z jak najlepszej strony. Dariusz Śledź. Początek meczu słaby, podobnie jak Jacka Krzyżaniaka, ale zobaczymy w następnej gonitwie. Nie na darmo Czesław Czernicki, szkoleniowiec drużyny wrocławskiej, zdecydował się na Dariusza Śledzia. Jak poradzą sobie Pilanie w tym wyścigu? 35 do 19. Czyżby to prowadzenie, wysokie prowadzenie, oby tylko nie zdekoncentrowało żużlowców pilskich. Uwaga, dobrze Hans Nielsen, ale wyśmienicie pojechał w białym kasku Dariusz Śledź. Zrobił miejsce Jackowi Krzyżaniakowi. Oto dwójka wrocławskich żużlowców na dwóch pierwszych miejscach. Coś niesamowitego. Nie spodziewaliśmy się takiego rozstrzygnięcia po pierwszym okrążeniu. Dariusz Śledź, rakietowy start. Cały czas z wrocławskimi zawodnikami. Blisko nich Otto Weiss, mechanik z Niemiec, który przygotował sprzęt dla zawodników z Wrocławia. No, więc zanosi się, drodzy Państwo, na podwójne zwycięstwo Wrocławia. Na trzeciej pozycji Hans Nielsen, tym razem czwarty Robert Flis, ale Hans traci sporo do Jacka Krzyżaniaka. Będzie mu bardzo, bardzo trudno prześcignąć zawodnika w żółtym kasku Krzyżaniaka. Natomiast Dariusz Śledź, zupełnie nie poznajemy go po dwóch kiepskich startach. No, w tym trzecim swoim występie prezentuje się z jak najlepszej strony i on będzie pierwszy. Tak, Dariusz Śledź, 3 punkty. 2 punkty Jacek Krzyżaniak, czas Śledzia 67 sekund i 48 setnych. Nielsen trzeci, Flis czwarty. Pilanie przegrywają ten wyścig 1 do 5, 36 do 24 dla Ludwika Polonii Piła. W wyścigu 11 zobaczymy Mariusza Węgrzyka, który zastąpił Andrzeja Zieję. Tor pierwszy, tor drugi Jarosław Kampel, trzeci Dariusz Śledź, tor czwarty Jacek Golob. Mariusz Węgrzyk, czy po tych dwóch upadkach jest w stanie podjąć walkę z Jarosławem Kampelem i Jackiem Golobem? Bieg po biegu Dariusz Śledź. Ale ten jego motocykl spisywał się w poprzednim starcie więcej niż dobrze, wręcz znakomicie. Czy potrafi oszukać na starcie Jarosława Hempela i Jacka Goloba? I proszę, dobry start Śledzia, również dobry start Jarosława Hempela, ale piekielnie szybki jest Dariusz Śledź. Jego motocykl nabrał nieprawdopodobnej siły przy wyjściu, mocy przy wyjściu z pierwszego łuku i oto Śledź na pierwszej pozycji. Śledź na pierwszym miejscu, za nim Jarosław Hampel, a na trzeciej pozycji Jacek Golob. Natomiast Mariusz Węgrzyk ma kłopoty ze sprzętem, a więc Dariusz Śledź sam musi jechać i zdobyć zwycięstwo i 3 punkty i przedłużyć nadzieję wrocławskiego zespołu na walkę o tytuł drużynowych mistrzów Polski. Wrocławianie w historii 3-krotnie zajmowali pierwsze miejsca w drużynowych rozgrywkach. 4-krotnie srebrny medal, 6-krotnie medal brązowy, a więc w sumie 13 medali w drużynowych mistrzostwach Polski. Pilanie 1 srebrny oraz 2 brązowe medale. Srebrny w poprzednim roku, brązowe medale w 96 i 97 roku. Wszyscy marzymy o złocie, a tymczasem w 11 wyścigu wygrywa Dariusz Śledź w czasie 68 sekund i 2 setne. Drugi Hampel, trzeci Golob, czwarty Węgrzyk, który miał defekt motocykla. 39 punktów Ludwik Polonia Piła, 27 WTS Atlas Wrocław. Wyścig 12, a w nim John Cook, tor pierwszy.
pierwszy, Kyle Laukkanen, tor drugi, Jacek Krzyżaniak, tor trzeci i Rafał Dobrucki, tor czwarty. 12 wyścig, a potem jeszcze wyścigi 3, do których nominowani są żużlowcy z obu zespołów. Kto będzie się cieszył po kilkunastu minut, za kilkanaście minut? Kto będzie się cieszył ze złotych medali drużynowych mistrzostw Polski? Czy przeżyjemy fetę na Pilskim Stadionie z racji zdobycia złotych krążków przez pilskich żużlowców? Za chwilę start do 12 biegu. Bardzo ważne wyścigi, to decydujące momenty tego meczu. Pilanie prowadzą 12 punktami, a więc mają w sumie jeszcze 6 punktów przewagi nad wrocławską drużyną, jeżeli chodzi o dwumecz. Ale Dobrucki nie najlepiej wystartował, świetnie natomiast wrocławianie i coś nieoczekiwanego. John Cook i Jacek Krzyżaniak przed Dobruckim, który atakuje teraz po zewnętrznej części toru, ale nie daje rady. Wyrzuciło go pod bandę i jest na trzecim miejscu Dobrucki, a czwarty Kyle Laukkanen. Coś niesamowitego. Pilanie trwonią 16 punktową przewagę po 8 wyścigach. Jak będzie teraz, ale chyba jednak żużlowcy wrocławscy nie pozwolą sobie odebrać drugiej i trzeciej pozycji. Daleko z przodu John Cook, który, powtórzę to po raz kolejny, czuł się na pilskim stadionie, na nawierzchni pilskiego toru wręcz doskonale. I on prowadzi, ma ogromną przewagę nad Jackiem Krzyżaniakiem, a Krzyżaniak również dużą przewagę nad Rafałem Dobruckim. Daleko z tyłu Kyle Laukkanen. Coś nieoczekiwanego. Chyba 5 punktów dopiszemy do dorobku punktowego drużyny wrocławskiej. Tak, 5-1 dla WTS-u Atlasu Wrocław. 3 punkty Cook, 2 punkty Krzyżaniak, 1 punkt Dobrucki. Bez punktu Laukkanen, 67 sekund i 84 setne. A tak cieszy się John Cook i ma z czego, bo należy do głównych aktorów tego widowiska. 40-32, już tylko 8 punktów przewagi Ludwika Polonii Piła. A w sumie w dwumeczu tylko 2. Laukkanen, Łabęcki, Flis, Baron. To obsada 13 wyścigu. Dobrze pilanie. Znakomity start Jacka Goloba. Znakomity start Kyle Laukkanena oraz Roberta Flisa. Wyśmienicie. Szaleje stadion. Proszę Państwa, gdyby dowieźli te 5 punktów, naprawdę złote medale byłyby na wyciągnięcie ręki. Bardzo blisko tytułu mistrzowskiego byliby zawodnicy pilotów. Baron trzeci, czwarty Łabęcki, a pilanie na dwóch pierwszych miejscach. Jeszcze tylko 2 okrążenia do mety. Robert Flis i Kyle Laukkanen na dwóch pierwszych pozycjach. Po słabszych wyścigach 10 i 12 i porażkach 1-5 chyba ten 13 wyścig sprawi, że Pilanie wygrają go podwójnie i znów będzie 12 punktów przewagi drużyny Janusza Michaelisa. 45-33, ale czy tak się stanie? To ostatnie metry, wchodzą w ostatni łuk i jeszcze pół prosta i za chwilę na mecie będzie Robert Flis i Kyle Laukkanen. Tak, 3 i 2 punkty, w sumie 5 dla Ludwika Polonii Piła. 45-33 dla pilskiego zespołu, a tak cieszą się Robert Flis i Kyle Laukkanen. Flis uzyskał czas 69 sekund i 30 setnych. Proszę Państwa, 2 wyścigi do końca. Pilanie mają 45 punktów i w tych 2 wyścigach, aby zostać mistrzami kraju, wystarczy zdobyć 3 punkty. Gdyby mecz ten rewanżowy zakończył się wynikiem 48-48, tytuł zdobyliby Pilanie, 48-42, to wtedy tytuł zdobyliby Pilanie, gdyż po rundzie zasadniczej byli wyżej w tabeli od wrocławskiego zespołu. Wyścig 14, Dariusz Śledź, tor pierwszy, Jacek Golob, tor drugi, Andrzej Zieja, tor trzeci, Hans Nielsen, tor czwarty. Ogromna odpowiedzialność przed każdym z tej czwórki żużlowców. Pilanie, tor drugi Jacek Golob, tor czwarty Hans Nielsen. Jeszcze odjeżdża Dariusz Śledź. Trójka zawodników gotowa do startu, ale nie ma Dariusza Śledzia, czwartego żużlowca.
Teraz wolno, mimo włączenia czasu 2 minut przez Wojciecha Grodzkiego, sędziego zawodów Dariusz Leć podjeżdża do taśmy. Bardzo dobrze, naprawdę bardzo dobrze dysponowani, szczególnie w drugiej części meczu byli wrocławscy żużlowcy i absolutnie ten pojedynek nie był meczem do jednej bramki mimo straty Grega Hancocka. Wrocławianie byli bardzo niebezpiecznym zespołem, świetnie przygotowani sprzętowo. Widać, że trenowali również na bardzo przyczepnym torze w Ostrowie i to daje efekty. Hans Nielsen z 4. pola startowego, ale przegrał Hans start, chociaż teraz atakuje po zewnętrznej części toru. Jednak ten Andrzej Zieja, proszę Państwa, no kto mógł liczyć na to, że Andrzej Zieja będzie na pierwszej pozycji, a Dariusz Leć, który poprzednio finiszował na pierwszym miejscu, jest teraz trzeci. Heroiczny bój Hansa Nielsena o to, aby utrzymać tę drugą pozycję. Na 4. pozycji Jacek Golob, Hans Nielsen na miejscu 2. Prowadzi Andrzej Zieja, ale czai się za Hansem Nielsenem. Dariusz Śledź jedzie bardzo blisko. Andrzej Zieja, Hans Nielsen, Dariusz Śledź i Jacek Golob. Taka jest kolejność przed ostatnim okrążeniem w tym wyścigu. Gdyby Hans przywiózł 2 punkty, wtedy Pilanie mieliby ich 47 i praktycznie zostaliby drużynowymi mistrzami Polski, nawet gdyby przegrali 15. wyścig 1-5. Jeszcze Śledź. Desperacki atak Dariusza Śledzia, ale nie poradził sobie z Hansem Nielsenem. A pierwszy Andrzej Zieja, 3 punkty, 70 sekund i 40 setnych. Na miejscu 2. Nielsen, 3. Śledź, 4. Golob. Pilanie prowadzą 47-37. I za chwilę ostatni bieg. I będziemy przeżywać fetę z okazji, miejmy nadzieję, bo przecież równie dobrze Pilani mogą ten wyścig przegrać 0-5. Jasne, że tego nie życzymy żadnym zawodnikom, żadnego zespołu. Ale te warunki na to, że no już pod koniec meczu zupełnie złe warunki torowe, fatalne, ale jednak 15. wyścig przed nami i jak spiszą się ci najlepsi zawodnicy obu ekip, którzy po 12 wyścigach mieli największą ilość punktów. Oto skład. Dobrucki tor pierwszy, Krzyżaniak tor drugi, Hampel tor trzeci, Cook tor czwarty. I ten Amerykanin John Cook, rzeczywiście niesamowity występ podczas tego spotkania. Fantastycznie się czuł na pilskim torze. W pierwszym meczu John Cook zdobył 6 punktów. W pierwszym meczu finału play-off we Wrocławiu. To był jego debiut. Natomiast tu w tym meczu przechodzi samego siebie. Spisał się wyśmienicie. Zdobył 11 punktów w 5 startach. Natomiast jego partner Jacek Krzyżaniak 9 punktów również w 5 wyścigach. Rafał Dobrucki ma 8 punktów na swoim koncie. 8 również Jarosław Hampel. Uwaga, za chwilę start. Wszyscy wstają, kibice. Ostra walka mimo trudnych warunków na torze, ale tutaj nikt nie odpuszcza. Świetna walka pomiędzy żużlowcami. No i proszę, wrocławianie, wyśmienity John Cook oraz Jacek Krzyżaniak, ale teraz Krzyżaniak z Dobruckim. Niesamowita walka. Rafał Dobrucki przechodzi na 2. pozycję. 4. jedzie Jarosław Hampel. Jadą bardzo blisko siebie. Spojrzał teraz na prawą część toru Rafał Dobrucki, gdzie jest Jacek Krzyżaniak. Odskoczył Rafał na 2-3 metry, a John Cook cały czas ogląda się. On jest pierwszy, ale patrzy, kto jest na 2. pozycji za jego plecami. Jarek Hampel na 4. miejscu w tym wyścigu. John Cook przed Rafałem Dobruckim. Ostatnie okrążenie przed 4 żużlowców w ostatnim biegu. Rafał Dobrucki broni się przed szaleńczymi atakami Jacka Krzyżaniaka.
Hampel na czwartym miejscu, ostatni wyścig. Chyba wygrają goście 4-2, ale cieszyć się będą Pilanie. 3 punkty zdobywa John Cook, czas 69 sekund i 66 setnych. Drugi Dobrucki, trzeci Krzyżaniak, czwarty Hampel, ale Pilanie wygrywają 49-41 i oni są mistrzami Polski. Proszę Państwa, pierwszy tytuł mistrzów Polski w historii sekcji żużlowej pilskiej Polonii po złotym medalu siatkarek pilskiej nafty. Przeżywamy w Pile ogromną radość. Złoty medal w drużynowych rozgrywkach na żużlu. Upragniony złoty medal dla żużlowców Ludwika Polonii Piła. Przypomnę, po reaktywacji sportu żużlowego w 92 roku czwarte miejsce w drugiej lidze. Potem rok później trzecia lokata. W 94 roku Pilanie wygrali rozgrywki drugoligowe i awansowali do ekstraklasy. Spisali się tam doskonale w pierwszym roku, w pierwszej lidze czwarta pozycja, a potem w 96, 97 roku trzecie miejsca i brązowe medale, a teraz medal złoty, a rok temu przecież druga lokata i srebrny medal. Wielka, wielka radość, ogromna radość wszystkich ludzi związanych z pilskim żużlem, ale ładnie zachowali się pilscy żużlowcy, którzy w wywiadach podkreślali, jak wiele zawdzięczają pilskiej publiczności. A to godni zdobywcy srebrnego medalu drużyna WTS-u Atlasu Wrocław, która ma również dla kogo jeździć, ma wspaniałych kibiców, podobnie jak żużlowcy Ludwika Polonii Piła. W 93, 4 i 5 roku to szaleńcze 3 lata, świetne występy wrocławskich żużlowców i tytuły mistrzowskie. W 96 roku piąta pozycja, a 2 lata temu w 97 spadli, ale tylko na rok do drugiej ligi i w 99 roku mogli występować w tej najwyższej klasie rozgrywkowej, a to żużlowcy i działacze Ludwika Polonii Piła. Takich obrazków chcielibyśmy oglądać jak najwięcej. Wspaniali żużlowcy pilscy: Rafał Dobrucki, Robert Flis, Jacek Krzyżaniak, Kajla Ukanen, Jarosław Hampel, Tomasz Gapiński, no i Hans Nielsen. On czekał kilka lat na tytuł mistrzowski. On bardzo chciał być mistrzem Polski. Jeszcze przecież przed tym sezonem to bardzo podkreślał. Chciałby, żegnając się ze swoimi fanami, chciałby zostać mistrzem Polski, a także godnie zaprezentować się w cyklu Grand Prix, a zaprezentował się niezwykle godnie, bo zdobył brązowy medal. No i przecież spełniło się jego marzenie. Został drużynowym mistrzem Polski. Szczęśliwy Hans Nielsen, który za tydzień w Browst organizuje pierwszy swój turniej pożegnalny, a zaprosił Rafała Dobruckiego i Jarosława Hampela. Natomiast za 2 tygodnie w Pile również wielka, wielka feta z wieloma niespodziankami. Już dzisiaj w imieniu Hansa Nielsena zapraszam Państwa na ten turniej. Nie wypada nie być i pożegnać osobiście najsłynniejszego żużlowca świata, Hansa Nielsena. Aż strach pomyśleć, że zabraknie tego wspaniałego żużlowca, wspaniałego sportowca i człowieka w barwach drużyny pilskiej. Kto go zastąpi? Trudno powiedzieć. Działacze prowadzą rozmowy. Wiadomo, że Jesper Jensen już podpisał kontrakt na występy w pilskim sezonie, w przyszłym sezonie, ale Jesper Jensen to młody zawodnik i będzie mu bardzo ciężko zastąpić tego właśnie zawodnika z numerem 13, uśmiechniętego, otwartego dla kibiców Hansa Nielsena. Włodzimierz Bystrzycki od początku w pilskim żużlu, od momentu reaktywowania sekcji, no i szczęśliwi pilscy zawodnicy, pilscy działacze, ale szczęśliwi również pilscy kibice. Oni nie wychodzili kilkanaście minut po ostatnim wyścigu. Zostali, 12 tysięcy widzów zostało, aby podziękować naszym chłopcom, naszym żużlowcom zdobycia złotego medalu. Kończy się ten sezon żużlowy niezwykle szczęśliwie dla żużlowców Ludwika Polonii Piła. A teraz tradycyjny moment, spalona kurtka trenera żużlowców pilskich Janusza Michaelisa. No też bardzo szczęśliwy Janusz Michaelis, menedżer Władysław Golo. Zdobywcy złotych medali na żużlu palą kapelusz swojego trenera. Na żużlu spalona jest kurtka
No, chcielibyśmy jeszcze za rok również przeżywać tak wspaniałe chwile, ale będzie niezwykle ciężko. Ale nie myślmy o tym, co będzie. Cieszmy się z tej chwili, z tej wspaniałej chwili. Złoty medal dla Ludwika Polonii Piła. O Pile znowu głośno w całej Polsce, znowu głośno w całej sportowej i nie tylko sportowej Polsce, bo o tym sukcesie zapewne rozmawiają kibice nie tylko sportu żużlowego, ale różnych dyscyplin sportu. To jeden z największych momentów, miłych momentów w 99 roku, jeśli chodzi o sport pilski. Zresztą tych sukcesów nie tylko na żużlu było sporo, ale czekaliśmy i marzyliśmy o tym, aby 10 października, abyśmy mogli się 10 października cieszyć właśnie z tej chwili, ze zdobycia złotego medalu. Tak długo czekaliśmy, tak długo czekali zawodnicy, trenerzy, działacze, a przede wszystkim my, kibice. Zawsze podkreślali żużlowcy pilscy, to bez wyjątku, że jadą dla pilskich żużlowców, dla pilskich kibiców i chcą sprawić im w tym sezonie wielką, wielką radość. No pecha mieli żużlowcy Jutrzenki Polonii Bydgoszcz w tym sezonie, kontuzje, a to szczęśliwy Rafał Dobrucki i jego koledzy z zespołu. Coś wspaniałego. Świetna postawa zawodników pilskich. Rundę zasadniczą zakończyli na drugiej pozycji, 23 punkty. Przed nimi tylko byli żużlowcy Jutrzenki Polonii Bydgoszcz, ale w play-offach wyśmienity start drużyny pilskiej. Proszę bardzo, jak cudownie, wspaniale uśmiechnięci są i szczęśliwi ci zawodnicy. Hymn narodowy dla najlepszej drużyny w kraju, dla żużlowców Ludwika Polonii Piła. Wielkie oklaski, wielkie brawa. Jeszcze raz powtarzam, publiczność została, aby przeżyć wspólnie te radosne chwile. Oprócz tych zawodników, którzy występowali w drużynie Ludwika Polonii Piła, jeździli przecież jeszcze, trzeba wymienić te nazwiska, Mariusz Franków, Mirosław Giżycki, Michał Łozicki, Łukasz Andrzejczak, a także Lee Richardson, Jesper Jensen, Andy Smith. Runda honorowa, a tak oto dziękują zawodnikom Ludwika Polonii Piła wierni kibice. Padał momentami intensywny deszcz, ale nikt nie myślał o tym, aby opuszczać pilski stadion. Ludzie związani z pilskim żużlem, sponsorzy, parlamentarzyści, wszyscy szczęśliwi, no i trudno się dziwić. Runda honorowa żużlowców i wszystkich ludzi, którzy pomagali zawodnikom pilskim w tym sezonie. To dzięki nim również mogliśmy przeżyć te wspaniałe chwile. Miejmy nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy również cieszyli się ze zwycięstw. Będziemy zapewne smucili się z porażek drużyny pilskiej, oby ich było jak najmniej. Wielkie, wielkie brawa dla Janusza Michalisa, dla menedżera Władysława Goloba, dla wszystkich zawodników Ludwika Polonii Piła. Ludwik Polonia Piła, złoty medalista drużynowych mistrzostw Polski w 99 roku. Marzenie stało się faktem. Umilał tą końcową część, umilała orkiestra z Grodziska, związana już od dawna z Piłą, goszcząca na wielkich imprezach organizowanych przez Towarzystwo Sportowe Ludwik Polonia Piła. Kończy się runda honorowa na specjalnym pojeździe. Szaleją działacze drużyny pilskiej, szaleją zmęczeni żużlowcy, dali z siebie w tym meczu z siebie wszystko, ale
cieszą się wspólnie z kibicami. Również kibice bili brawo ekipie wrocławskiej. Naprawdę spisała się w tym meczu doskonale. Była godnym rywalem w tym finałowym meczu fazy play-off drużyny pilskiej. Szampan lał się strumieniami. Ale takich chwil nie przeżywa się często. Oto nierozłączna para Jarek Hampel i Rafał Dobrucki. Kai Laukkanen po raz pierwszy został mistrzem kraju z Kai Laukkanenem. Najprawdopodobniej pilscy działacze podpiszą kontrakt. Rzeczywiście w większości jego występów spisywał się bardzo dobrze na miarę oczekiwań działaczy i kibiców pilskiej Polonii. Jeszcze jedna runda honorowa, tym razem obchodzą tor żużlowy, pozdrawiając kibiców. No naprawdę wspaniała feta. Kto nie był na pilskim stadionie, niech żałuje. Kto był, przyzna mi rację, że będziemy bardzo długo pamiętać te chwile. Podobnie jak cieszyły się siatkarki Nafty Piła, teraz przeżyli to samo kibice czarnego sportu z Piły. Mariusz Franków i Grzegorz Piechowiak. Jarosław Olszewski, który nie zaliczył choćby jednego występu w tym sezonie, ale był z drużyną pilską na tym ostatnim meczu. Wielkie, wielkie brawa i wielka owacja. Postaramy się w naszych programach wracać jeszcze do tego wielkiego sukcesu pilskiego żużla. Hans Nielsen szczęśliwy, Jacek Golob. Ciekawe, czy w przyszłym sezonie również będzie jeździł w barwach drużyny pilskiej. Zresztą tych pytań o skład drużyny pilskiej jest bardzo, bardzo dużo. Rzeczywiście Piła mistrzem. I możemy radować się z tego wielkiego sukcesu pilskich żużlowców. Powoli część, która zakończyła to spotkanie, dobiega końca. Żużlowcy jeszcze pojawili się na konferencji prasowej, a potem odbyła się wielka feta, pożegnanie sezonu w pilskim Rodle. Przy muzyce szaleli zawodnicy, działacze i zaproszeni goście do Białego Rana. Ludwik Polonia Piła mistrzem Polski. Ta wiadomość obiegła całą Polskę.